Cześć wszystkim, tutaj Lila. Poprowadzę dzisiejszy vlog. Zgadnijcie, jaki dziś dzień? Niedziela pełna zabawy. Przygotowałam małą niespodziankę w parku dla Poli, Szani i naszych zwierzaków. Chodźcie! Witam was w tę niedzielę pełną zabawy. Zadbam o wasze popołudnie. Zadbasz o nasze popołudnie? A dokładniej o dzień pełen zabaw. I zrobię wszystko, żeby wszyscy bawili się jak najlepiej. Więc co będziemy robić z całą tą farbą? Jak dobrze, że pytasz, Poli. Będziemy malować portrety zwierzaków. Proszę, nie ruszaj się. Nie namaluję cię, jeśli wciąż będziesz w ruchu. Brzoskwinko! Twoja niedziela pełna zabawy zamieniła się w niedzielę pełną chaosu. Zostało nam jeszcze trochę farby, ale myślę, że to za mało. Chyba, że namalujemy miniaturowe portrety. Świetny pomysł. Lila, jesteś najlepszą prowadzącą zabawy na świecie. Mini Moss! Wspaniały dzień! Ta niedziela naprawdę była zabawna, a mini portrety zwierzaków są świetne. Tak się cieszę. I chociaż dobrze jest mieć plan, kluczem do udanej zabawy jest improwizacja. Oraz czerpanie radości z małych rzeczy. Cześć wszystkim! Zgadnijcie, co dzisiaj robimy. Pracuję na planie filmu Ostatnia farma na Ziemi. A my będziemy jej w tym pomagać! Gotowi na futurystyczną kowbojską przygodę? Nie mogę uwierzyć, że jesteśmy na prawdziwym planie filmowym! Wow! To wygląda tak jak w komiksie! Był taki komiks? Tak! 327 numerów. No, 341, jeśli policzyć też historie poboczne. Efekty specjalne! Zaraz! Czy to są filmowe sztuczki, czy... statek Aliany! Jak miło cię widzieć! Cieszę się, że na was wpadłam! Musiałam awaryjnie lądować! Chyba kończy mi się paliwo! Sprawdźmy, czy będziemy w stanie ci pomóc! Nie! Wygląda na to, że paliwem są tutaj dynie. Na pewno gdzieś tutaj rosną. A... Poli? W naszą stronę idą ludzie z ekipy filmowej. Musimy załatwić przebranie dla Aliany. Dobry pomysł. Dobrze, Lila. Pora, żebyś wykazała się swoim niesamowitym wyczuciem stylu. Pośpiesz się. Na szczęście moda prosto z farmy jest hitem tego sezonu. Chodź prosto ze mną. Czegoś mi tu brakuje. Aha! Idealnie! Świetnie wtopisz się w tłum. Już wiem! Dyniowa mini moc!
Aliana ma pełny bak na powrót do domu. Aliano, jaka świetna stylówka! Zadziałała? Niezupełnie. Zobaczyli nas i od razu wiedzieli, że jestem kosmitką. Na szczęście udało nam się ich przekonać, że to tylko efekty specjalne. Doskonale. Dobrze, Aliano. Twój statek jest gotowy do lotu. Dziękuję. Jesteście super. Czy może jest tam Shani Brown? Czekamy na ciebie na planie. To ja. A czy ty jesteś asystentką charakteryzatorki? To ja? Dasz radę, Lilo. Już lecę. To był świetny dzień na planie. Shani i Lila były wspaniałe, a reżyserka pozwoliła mi usiąść na jej miejscu. Dziewczyny, chyba odkryłam swoje powołanie. To zamienianie ludzi w kosmitów! Filmowe sztuczki to drobiazg przy naszych prawdziwych przygodach. Tak się cieszę, że wy dwie jesteście moimi najlepszymi przyjaciółkami. Zobaczmy nasze zdjęcia z planu. Cześć wszystkim, tu Poli. Dzisiaj nasze zoo w Littleton organizuje australijski dzień. Shani, Lila i ja zgłosiłyśmy się do pomocy. A w dodatku spotkamy się z naszą korespondencyjną przyjaciółką i znawczynią australijskiej przyrody, Megan! Czy to nie ekscytujące? Megan jest najmłodszą obrończynią dzikiej przyrody w historii. Mózgu, przygotuj się. Dziś poznamy tajemnice takich zwierząt jak kangury, wombaty i... koale! Tak, koale! Nie, popatrzcie, jesteśmy! Hejka, dziewczyny! Cieszycie się na dziś? I co? Jak? Czy gdzieś tam naprawdę siedzi koala? Tak, ten azyl jest częścią naszego programu ochrony przyrody. We właściwym momencie te koale zostaną wypuszczone na wolność. Ten tutaj pewnie śpi. To straszne śpiochy. Chyba go widzę. O tam! Tak, to on zajada swoje ulubione, świeże liście eukaliptusa. Wydaje mi się, czy on wygląda, jakby nie czuł się zbyt dobrze. Oby nic mu nie było. Masz rację. Chyba słabo się czuję. Pójdę zapytać w klinice. Możecie w tym czasie zająć się stoiskiem informacyjnym? Nie ma sprawy. Ten koala ciągle kiepsko wygląda. A może spróbujemy przyjrzeć mu się odrobinę bliżej? Dobry pomysł. Do dzieła. Witaj, uroczy koalo. Dobrze się czujesz? Bardzo się o ciebie martwimy. O, nie jest chory. Jest samotny. Tęskni za swoją siostrą. Na pewno wkrótce znów ją zobaczysz. Pomyślałam, że może chcecie poznać siostrę naszego koali. Potrzebowała odrobiny pomocy w klinice, ale już wszystko jest dobrze. To świetnie! On tak bardzo za nią tęsknił. Skąd o tym wiesz? Tak sobie pomyślałam. Cóż, chyba miałaś rację. Ale to była wspaniała przygoda! Czasem uważna obserwacja i zadawanie właściwych pytań mogą naprawdę poprawić komuś humor. Dzięki za oglądanie! Do zobaczenia! Cześć wszystkim! Tutaj Poli, Shani i Lila! W poprzednim vlogu Bella opowiedziała nam historię o syrenie, która ochrania wody wokół przystani. Sądzimy, że nasz różowy delfin może tak naprawdę być tęczową syreną. A Bella obiecała pomóc nam ją odnaleźć. Pora pstryknąć tę fotkę. Powiedzcie, syrena! Pójdziemy z Poli na diabelski młyn. A ja i Bella rozejrzymy się na plaży. W drogę! Ha 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 ha!
Niczego ciekawego tutaj nie widzę. A co u ciebie, Poli? Chyba mam pewien pomysł. Różowej łuski. Och, i co my teraz zrobimy? Został nam już tylko jeden dzień przed powrotem do domu. Och, naprawdę chciałabym zrobić to zdjęcie dla babci. Może spójrz na to inaczej. Zobacz, jak dobrze się dziś bawiłyśmy. Masz rację, Lila. Ten dzień był wspaniały. No i wciąż mamy jeszcze jutro. Obie macie rację. Nie poddawajmy się jeszcze. Nie przegapcie naszej następnej przygody. To nasza ostatnia szansa na zobaczenie Syreny. Cześć wszystkim. Lila, Poli i Shani, wasze ulubione poszukiwaczki Syren, znów na posterunku. Dzisiaj jest ostatni dzień naszych wakacji, a ciągle nie znalazłyśmy Syreny. O, a przecież próbowałyśmy chyba wszystkiego. Może pójdziemy w miejsce, gdzie pierwszy raz widziałyśmy różową płetwę. Ach, ciągle nic. Dziewczęta, zebrałam wszystkie zdjęcia z naszej wycieczki. Obejrzyjcie sobie. Ileż tu wspaniałych przygód i wspomnień. Co się stało? Chciałyśmy dodać bardzo wyjątkowe zdjęcie do twojej kolekcji. Może i nie znalazłyście różowego delfina? Ani syreny. Ale przeżyłyście razem niesamowite przygody podczas poszukiwań. Pomyślcie, jaka to była zabawa. Wiecie, czasem przygoda jest prawdziwą nagrodą. Dzięki, babciu. Masz rację. Może nie mamy tego jednego zdjęcia, ale mamy setki nowych wspomnień. I o to chodzi. Dziewczyny, udało wam się odnaleźć tęczową syrenę? Powiedziałaś syrenę? Nie, ale poszukiwania to świetna zabawa. Delfin, syrena. Czegokolwiek szukałyście, myślę, że znalazłyście coś lepszego. Zabawę z przyjaciółkami. Może zrobimy sobie jeszcze ostatnie zdjęcie, co? Czas na grupowe zdjęcie na molu. Teraz powiedzcie wspomnienia. Wspomnienia! Ta fala nieźle nas zaskoczyła. Zaraz, czy to... różowy delfin? Serio? Niech spojrzę. Rzeczywiście! A jeśli to delfin, to czym jest niemożliwe? Co? Pokażcie! Niemożliwe! Jest tu, do rogu! Tęczowa syrena! Okazuje się, że różowy delfin i tęczowa syrena istnieją naprawdę. A my mamy zdjęcie, na którym ich widać. Wystarczyło tylko, żebyśmy wszystkie zaczęły cieszyć się chwilą. Nie mogę się doczekać, aż wrócimy tutaj następnym razem. Ciekawe, co jeszcze zdołamy odkryć. Cześć wszystkim. Tak się cieszę, że poprowadzę dzisiejszego vloga.
To mój pierwszy raz. Lila i Poli spotykają się ze mną w zoo na miejskim konkursie przebierańców. Pora się przygotować. Do zobaczenia. Ale jestem ciekawa kostiumów dziewczyn. Szani, twój kostium jest odgwiazdowy. O nie, kapitan Obrzeczuszek. W którą stronę uciekł? To brzmiało jak dużo większy kot. Lepiej szybko go znajdźmy. To na pewno są ślady łapek kapitana. Chodźmy! Lwy, tygrysy i niedźwiedzie? Pośpieszmy się! Dobrze, tu go nie ma. Nie chce mi się myśleć, co mogłoby go tu spotkać. To antenki z hełmu kapitana. Doskonale, brzoskwinko. Biegnijmy za nią. Pewnie wyczuła jego trop. Wiecie, co to znaczy? Minimoc! Wygląda na to, że kapitanowi bardzo spodobało się życie leniwca. O-o, to zaraźliwe! Chodźmy stąd, póki jeszcze nie śpimy. Dalej, kapitanie, spóźnimy się na konkurs. Szybko, sędziowie już zaczęli. A potem dotarłyśmy do sędziów w samą porę i docenili nasz nieziemski styl. Więc mimo naszej dzikiej przygody, wygraliśmy konkurs! Ale to właśnie ta przygoda była dla nas najlepszą nagrodą. Kapitan mówi, że jego ulubioną częścią była drzemka na wybiegu leniwców. Mam nadzieję, że podobał wam się mój vlog. Bez odbioru. Cześć wszystkim! Tutaj Poli. Zgadnijcie, gdzie będziemy dziś pracować z babcią jako wolontariuszki? W miejskim zoo! Chodźmy! Kangur, koala, wombat, gotowe! Wszystkie ulotki informacyjne o zwierzętach są w porządku alfabetycznym. Świetnie, babciu! Pójdę po następną partię. Zaraz wracam! No jasne! Będziemy tęsknić za naszą pandą, ale myślę, że to jest słuszna decyzja. Dokąd zabierają Bao-Bao? Nie chcę, żeby wyjeżdżała. Może mam jeszcze trochę czasu, żeby się z nią pożegnać. Minimoc! Cześć, Bao-Bao. Ja tylko chciałam się z tobą pożegnać. O niczym nie wiesz? I nie chcesz wyjeżdżać? Ja też wcale tego nie chcę. Chwila. Chyba właśnie wpadłam na pewien pomysł. Minimoc! Poli! Bao-Bao! Megan, czy coś się stało? Czyżbyś też kogoś zgubiła? Nigdzie nie mogę znaleźć Poli. Tak, niestety kogoś zgubiłam. Naszą tutejszą pandę. Nie ma poważniejszych problemów od zaginięcia jednego ze zwierząt. Poli, czy widziałaś gdzieś pandę? Jest duża, puszysta i niezwykle urocza. Raczej nigdzie nie zauważyłam dużej pandy. A...
Czemu to się stało dzisiaj? Miała wybrać się w podróż do Chin, żeby wrócić do swojej rodziny. Bao, bao! Więc chyba wiem, gdzie może chować się mała panda. Och, Poli. Lepiej niech wróci na swój wybieg, żeby Megan przestała się martwić. Przepraszam, Bao Bao. Teraz, gdy już wiesz, że jedziesz do domu, możesz cieszyć się nadchodzącą przygodą. Maxi Przemiana! To było smutne pożegnanie, ale mam nadzieję, że kiedyś odwiedzę Bao Bao w Chinach. Nauczyłam się dziś ważnej lekcji. Warto najpierw poznać całą historię przed podjęciem jakiejkolwiek pochopnej decyzji. Jak zmniejszanie pandy wielkiej. I to byłoby na tyle. Do zobaczenia! Cześć wszystkim! Jesteście gotowi na nową przygodę na vlogu? Moja rodzina wybiera się na wycieczkę do tęczowej przystani nad morzem. Podobno jest tam magicznie. A najlepsze jest to, że Lila i Shani jadą razem z nami. To będą wakacje dla rodziny i przyjaciół. Czyli przyjadzinne wakacje! Pora ruszać w drogę! Wciąż nie mogę uwierzyć, że możemy cały ten czas spędzić razem! Nie mogę się doczekać zwiedzania okolicy! To jaki mamy plan? Przyjeżdżam tutaj na wakacje, odkąd byłam małym dzieckiem. Powinnyście pójść do parku rozrywki w tamtą stronę! Patrzcie na te atrakcje! Jesteście gotowe? Czas na trochę zwiedzania! Tu jest po prostu wspaniale! Jest nawet wielki diabelski młyn! Wow! Oj, ta karuzela tak ślicznie wygląda! Czy tam są skutery wodne? Proszę, możesz przyjrzeć się bliżej. To skutery! Też chciałabym tak popływać. Jedną chwilę. Co to jest? Płynie w naszą stronę. O! Czy to jest rekin? Nigdy nie słyszałam o różowych rekinach. Za to ja słyszałam o różowych delfinach. Są bardzo rzadkie i mało komu udało się je zobaczyć. Powiedzcie, jak minął wam dzień? Doskonale, babciu. Widziałyśmy nawet w morzu różową płetwę. Sądzimy, że to rzadki różowy delfin. Taki jak ten? Tak! Dokładnie taki sam! Zrobiłam to zdjęcie, kiedy byłam mała. Od tego czasu, gdy razem z rodziną odwiedzam przystań, mam pod ręką aparat, żeby spróbować zrobić nowe zdjęcie, lepsze niż to. Ale później nie spotkałam już delfina. Dziewczyny, czy myślicie o tym samym, co ja? Aha. Wiesz, babciu, znajdziemy tego delfina i zrobimy dla ciebie lepsze zdjęcie. Mamy nową misję. Znaleźć rzadkiego różowego delfina. Jesteśmy teraz jak badaczki oceanów albo łowczynie skarbów. Naraz! A wy możecie śledzić naszą przygodę. Do zobaczenia! Cześć wszystkim! Tutaj Shani oraz Lila i Poli na żywo z nadmorskiej plaży. W ostatnim vlogu zauważyłyśmy coś, co może być niezwykle rzadkim różowym delfinem. Żeby zdobyć dowód, zrobimy mu zdjęcie. Moja babcia będzie taka dumna. Chodźcie, dziewczyny. Czas zacząć poszukiwania. Tak! To jak zamierzamy odnaleźć tego różowego delfina? Możemy iść na diabelski młyn i sprawdzić, czy zobaczymy go z góry. O! Albo przeszukać okolice na skuterze wodnym. Zróbmy i to, i to! Spróbuję poszukać więcej informacji o różowych delfinach. Poli? Lila? Shani! Bella! Nie wiedziałam, że też tu jesteś. Moja ciocia mieszka blisko Luna Parku, więc bywam tu dość często. To najlepszy diabelski młyn na wybrzeżu.
A wy dokąd szłyście? Poszukujemy różowego delfina. Skoro tak dobrze znasz okolice, to może widziałaś niedawno jakiegoś? Widziałam tutaj wiele delfinów, ale nigdy różowego. Chociaż, jak się zastanowić, moja ciocia opowiadała mi kiedyś pewną starą rybacką opowieść o tęczowej syrenie. Według legendy, ta tajemnicza, mityczna istota ochrania wody w pobliżu przystani. Ale, no wiecie, to tylko bajka. Niestety, syreny wcale nie istnieją. Tak właściwie, Bello, mam dla ciebie pewną niespodziankę, ale najpierw znajdźmy miejsce na małą pogawędkę. Minimoc! Chwila! Widziałyście prawdziwe syreny? Dokładnie, ale tylko raz i były pilnie strzeżone. Wow, czyli moja ciocia miała rację. O rety, tak bardzo chciałabym je zobaczyć. Dziewczyny, a może nasz różowy delfin to tęczowa syrena? Możemy to zaraz sprawdzić. Rozdzielmy się, żeby zbadać większy obszar. Więcej wody. Jeśli tęczowa syrena jest prawdziwa, to nasze zdjęcie będzie jeszcze bardziej wyjątkowe. Nasza przygoda właśnie stała się 1000 razy bardziej magiczna. Nie mogę uwierzyć, że możemy znaleźć prawdziwą syrenę. A co wy myślicie? Różowy delfin czy syrena? Oglądajcie naszą kolejną przygodę. Cześć wszystkim! Tutaj Poli. Dziś wieczorem spotykam się z dziewczynami i Nikolasem w zoo na nocnej imprezie charytatywnej. Gotowi na nocną przygodę? No więc, chodzi o to, że jeśli uda nam się wytrzymać całą noc w zoo, ludzie dowiedzą się więcej o ochronie dzikiej przyrody. Nikolas, co się stało? Ja nie usłyszałem dziwny zwierzęcy odgłos i zobaczyłem coś w krzakach. Chyba gdzieś tutaj kręci się dzikie zwierzę. W końcu jesteśmy w zoo! Ale to nie przypominało żadnego zwierzęcia, jakie kiedykolwiek widziałem. Mówisz o nowym gatunku? A może to byli jacyś kosmici? Wydaje mi się, że będzie nam potrzebne mini dochodzenie. Mini moc! Tutaj to usłyszałem. Popatrzmy. Spójrzcie, to pewnie włos naszego stwora. Pomarańczowa sierść. Może to gatunek tygrysa. Na wybiegu tygrysów nie ma nic podejrzanego. Patrzcie na te ślady. Kocie. Ale to na pewno nie tygrys. Może to lew? Jak w tej piosence o śpiącym lwie. Wszystkie mocno śpią. Ślady są podobne, ale nasze stworzenie jest mniejsze. Co to było? Właśnie to usłyszałem wcześniej. To stworzenie musi być blisko. To nie brzmi zbyt przyjaźnie. Kapitan Obżarciuszek? Musiał wymknąć się za mną z domu. Może chciał odwiedzić swoich wielkich kocich kuzynów. Nie zasnęliśmy przez całą noc. Zabawne, że nocą wszystko wydaje się straszniejsze. Ale dzięki naszej zwierzęcej zagadce bez problemu wytrzymaliśmy całą noc. To naprawdę miauczastyczne. A teraz wybaczcie mi, ale muszę się odrobinę